Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, z góry przepraszam jeszcze za brak kamerki, ale lada dzień ona nastąpi. Już będzie widać moją facjatę, po prostu urządzam troszeczkę tutaj moje mini studio. I teraz przedstawię, moi drodzy, wam wspaniałe dwie partie grane bardzo dawno temu, ponad 100 lat temu, ale uwaga, grane przez Magnusa Carlsena, Viji Ananda czy Hikaru Nakamurę. Był to bardzo ciekawy turniej z okazji stulecia FIDE, rozgrywany w Maroko i panowie grali partie z odpowiednich pozycji dawnych mistrzów. Między innymi też brane były pozycje z partii Kasparowa czy Karpowa. Bardzo ciekawa rzecz, ciekawy format, dlatego że Carlsen z Anandem rozpoczęli od pewnej sytuacji, od początku oczywiście ją przedstawię, ale myślę, że może nam się to bardzo podobać, gdyż praktycznie w arcymistrzowie w tych czasach takich debiutów raczej nie grywają. I tutaj widzimy pierwsze posunięcia białymi i czarnymi, goniec C5, posunięcie B4. Moi drodzy, mamy tutaj gambit Evansa, który jest rozgrywany no, niezwykle rzadko na najwyższym poziomie i jest też debiutem takim, no bardzo też można powiedzieć ryzykownym, ale bogatym w różne ciekawe opcje. I zobaczcie, że właśnie w tej partii tutaj goniec zbił i ta partia pochodzi z... ta pozycja będzie pochodziła z partii Cigorina z Steinitzem. Bardzo dawno rozgrywana partia. I teraz uwaga, posunięcie C3. Tutaj goniec zagrywa na A5. Oczywiście też jest teraz fajne posunięcie goniec E7, takie współczesne powiedzmy, czy goniec D6. Goniec A5 tak grano, roszada. Hetman wychodzi na F6. Jest to posunięcie kiepskie, ale pozycja nakazuje, żeby tak zagrać, więc jeszcze tutaj jest ruch D4, skoczek E7, goniec wychodzi na G5, hetman D6. Zobaczcie, jak to wygląda bardzo dziwnie, ale tak trzeba było grać. Hetman na B3, roszada, no i w tym układzie wieża D1, goniec na B6. I od tego momentu dokładnie panowie już mogą grać po swojemu, czyli nie muszą robić tych ruchów z partii. No i Carlsen postanowił w tym układzie zagrać posunięcie skoczek A3. W ogóle ciekawy format, muszę przyznać, gdyż wychodzi na wierzch wielka siła gry zawodników, a nie tylko właśnie oklepany debiut i ulubione pozycje. Bardzo ciekawa rzecz. Po tym posunięciu zobaczcie, że Magnus, wyprowadzając skoczkę na bandzie, pozwala czarnym na skoczek A5 z atakiem na hetmana i gońca. Takie bardzo niestandardowe podejście. Zwykle od takich widełek białymi się ucieka. Magnus tego nie zrobił. Hetman zagrywa na A4 i Anand skoczkiem z E na C6. Tutaj Carlsen mógł zagrać bardzo ciekawie, znaczy tak w taki dosyć prosty sposób, gniecąc przeciwnika i grając posunięcie D5. W tym układzie skoczek prawdopodobnie musiałby uciec na pole początkowe, czyli B8 i na przykład skoczek H4. Zobaczcie, że układ białych figur jest fantastyczny i czarne miałyby tutaj, myślę, że ogromne problemy. Jeśli chodzi o rozwój, no to są w totalnej klapie. No ale Magnus postanowił zagrać zupełnie inaczej i zbił pionka. Ten ruch też się wydaje logiczny oczywiście, no bo hetman jak tu ucieknie na G6, no to gramy sobie partię dalej, jakiś tam atak na pionka. No ale białe chciały prawdopodobnie odzyskać piona. Tyle, że Anand zagrywa hetman C5. I ten ruch, moi drodzy, jest wątpliwy. No ale logicznie wygląda, z uwagi na to, że tutaj chce hetman zbić na F2. Co robi Magnus Carlsen? Kto z nas by teraz zagrał posunięcie białymi w jakiś taki sposób logiczny? Jak byśmy zagrali? Tutaj możecie też dać znać. Myślę, że pierwszy nasz odruch to jest na przykład cofnięcie gońca, żeby obronić, czy też goniec H4, albo wieża D2. A Magnus zagrywa posunięcie, uwaga, wieża D5, to jest najlepszy ruch w pozycji. Zupełnie oddaje tego pionka na F2, nie boi się kompletnie, król odchodzi na H1 i... O co tutaj chodziło w tej całej małej kombinacji? Zwróćcie proszę uwagę, że hetman ma spory problem. No spory problem z uwagi na to, że ma mało miejsca i łatwo będzie go łapać. Grozi wieża na przykład na F1. W tym momencie Anand zagrał hetman B2, widząc co się święci, zaatakował wieżę, wieża B1 i co ciekawe, hetman zbił od razu tu skoczka. Do tego za chwilę wrócę. Jeżeli na przykład nastąpiłoby bicie na C3, no to sprawa tutaj jest prosta. Wieża D3 i hetman jest złapany. Jeżeli hetman uciekłby z powrotem na to samo miejsce,
No to wieża za nim podąża. Hetman znowu wraca na to samo miejsce, nie ma innej opcji. I wieża B5. Zwróćcie uwagę, że nawet znowu po biciu na C3 następuje wieża C1 i nie ma hetman powrotu. Więc po prostu tutaj hetman został złapany. Po hetman B2 właśnie i tym posunięciu jest bicie po prostu na A3. Choć tutaj przewaga białych, uwaga, to jest plus 1 z małym haczykiem, więc po stracie hetmana to jest bardzo niewielka przewaga. Skoczek zbił, hetman A4, no i tutaj przede wszystkim skoczek z szóstki powinien zagrać na A5 i tak trochę próbować koordynować te figury, bo figur jest sporo, aczkolwiek no partia powinna się zakończyć zwycięstwem białych mimo wszystko. Cena silnika jest tutaj niezwykle interesująca, jednakże Anand zagrał skoczek E3 i to posunięcie jest po prostu błędem. Jak należy teraz zagrać? Bardzo dobrze tutaj Magnus zagrywa, uwaga! Wieża bije na B6. Chodzi o to, że po wybiciu tu pionkiem jest wybicie skoczka. Anand zbił wieżę na D5, ale Magnus przywalił ruch z dwoma wykrzyknikami. Wieża bije C6, po czym Anand się poddał. Dlatego, że po prostu strat materialnych jest zbyt wiele i białe sobie tutaj bez problemu radzą. Przejdźmy do partii numer 2. Nakamura mierzy się z Aminem Bassem. Bassem, bardzo też ciekawy, silny arcymistrz. I również pozycja jest ta sama. Panowie grają Gambit Evansa. Następuje bicie C3, tutaj jest roszada, hetman F6, D4, wszystko się powtarza, tak samo hetman D6, hetman B3, roszada, wieża D1 i goniec B6. Znowu zaczynają panowie z tej samej pozycji. Jak gra teraz Nakamura? Przypominam, że Magnus zagrał skoczkiem na A3, a Nakamura postanowił zagrać goniec F1. To taki, myślę, że ruch troszeczkę ciekawszy. Znaczy, wszystkie ruchy są ciekawe, zależy kto jaki ma plan, ale chodzi o to, żeby jednak skoczek nie zaatakował tutaj. Nakamura nie chciał tego i przeciwnik wybił po prostu pionka. Nastąpiło bicie. I tutaj tego pionka na D4 absolutnie zbić nie wolno, bo jest bicie, goniec bije i goniec E7. Straty materialne po stronie czarnych. Więc po tym wybiciu skoczek zagrał na G6 i skoczek wyszedł na C3. No i zauważmy, że już teraz goniec tutaj nie ma ataku na skoczka, więc czarne postanowiły wybić. W ogóle co ciekawe, ta pozycja jest dalej oceniana, słuchajcie, jako równina. Silnik po prostu widzi równinę, ale to jest taka dynamiczna równowaga. W ogóle figury są rozstawione w innych miejscach. Dużo się dzieje, więc to nie jest symetryczna pozycja, taka suchutka. Absolutnie nie. I teraz po posunięciu skoczek bije D4. Nakamura zagrał rewelacyjnie. Jak byście teraz, moi drodzy, zagrali w tej pozycji? Kto ma pomysł, dajcie znowu znać w komentarzu, tylko proszę pamiętajcie, żeby odznaczyć minutę filmu, żeby szybciutko do tej pozycji można było przejść, klikając właśnie w ten minutnik. I teraz Nakamura zagrał wieża D4. Bardzo ładne bicie, nie skoczkiem właśnie, tylko wieżą. Goniec odbił i skoczek B5. Chodzi o atak na gońca. Jak wybijemy tego gońca, mamy dwie figury za wieżę. No a Nakamura takie rzeczy lubi grać. No ale co ciekawe, przeciwnik również zagrał dobrze. Goniec A1. Słuchajcie, no pozycja jest względnie równa. I znowu po stracie hetmana czarne tutaj nie mają jakiejś wielkiej krzywdy. Tyle, że prawdopodobnie białym się gra lepiej. Ja w to jakoś... Ciężko mi w ogóle w to uwierzyć, że tutaj białe nie są lepsze, dlatego że wieże nie są wyprowadzone. Goniec stoi w miejscu, no są oczywiście roszady. No nie wiem, co tu silnik widzi. Ja czasami, słuchajcie, śmieję się teraz, ale czasem głupieje, co silnik pokazuje. I co ciekawe, też taka podpowiedź, nie patrzmy dokładnie na silniki szachowe, tylko starajmy się dążyć do pozycji, które nam odpowiadają. A nawet jak pokazuje remis, to nic kompletnie nie znaczy. Tu grają ludzkie głowy. Moi drodzy, H4. Posunięcie, które chce atakować skoczka. Logika. I teraz D5 ze strony tutaj arcymistrza grającego czarnymi. To na pewno świadczy o tym, że goniec chce wyjść z C8. Hetman zagrał na D1, zobaczcie, z atakiem. Goniec B2, hetman wrócił. I goniec A1,
i hetman B1 znowu z tym samym planem. Nastąpił ruch goniec na C3, no bo tutaj ten goniec troszeczkę nie chciał wracać właśnie na te pola, które zaznaczyłem, znaczy na D4 nie wolno, ale na E5, F6 nie bardzo. I tutaj hetman C1, znaczy nie bardzo, chodzi mi o to, że skoczek wybije zawsze, a gońca szkoda w takiej pozycji. Hetman C1, zostało zagrane D4, no i można powiedzieć, że ta formacja jest stabilna, dobra. Ale dzięki temu Nakamura ma czas na bardzo piękne granie. Moi drodzy, posunięcie H5. Ten skoczek ma problem. No nie może iść na E5 i E7, wraca na H8. To jest chyba najgorsze miejsce dla skoczka, słuchajcie, na szachownicy. I teraz ruch E5. Nakamura przechodzi do bardzo ciekawej gry. W tym momencie należało grać D6, żeby jednak tego gońca wysunąć konsekwentnie, ale nastąpiło wieża E8. I co teraz gra Hikaru Nakamura? Słuchajcie, to wygląda jak naprawdę romantyczna partia z XIX wieku. W tym układzie białe grają przepiękny ruch goniec F6. Jak ktoś zna klasykę, to taki ruch powinien znaleźć od razu. Grozi oczywiście hetman na G5. Co się dzieje po wybiciu tego gońca? Trzeba sobie zadać pytanie. Odpowiedź jest banalnie prosta, po prostu zbijamy pionkiem i nieuniknione jest wtargnięcie hetmanem na G5 lub na H6 z opcją mata. No więc w tym układzie nastąpiło H6, żeby pilnować pole, ale Nakamura zagrywa hetman F4. Cały czas jest ten sam motyw, po biciu jest oczywiście bicie i tutaj nastąpił ruch goniec B4 z opcją obrony. Jednakże Nakamura zagrał teraz bardzo dobrze, goniec D3, czyli wprowadził ostatnią figurę do ataku i po ruchu D5 zagrywa kapitalnie. Znowu, słuchajcie, spróbujcie zatrzymać materiał, odznaczcie proszę tutaj minutnikiem i spróbujcie dać odpowiedź, jak zagrać białymi, żeby tę partię wygrać. Otóż ten ruch to goniec bije G7, bardzo ładne posunięcie, no grozi oczywiście bicie tutaj, król wybił i po hetman F6 czarne się poddały. Z bardzo prostego powodu, no jeśli król H8 to jest zbicie skoczka, straty materialne już są duże, a jeżeli król G8 to po prostu hetman zbija na H5 i taki ruch goniec H7 jest nieunikniony. Partia się bardzo szybko kończy. Bardzo ciekawy format, przypominam, no te partie były grane bardzo dawno, ponad 100 lat temu, a odświeżyli je tutaj współcześni arcymistrzowie. Dziękuję Wam za uwagę, przypominam o szachowo. Macie 10% zniżki z kodem Pan Szachuś. Moi drodzy, e-book darmowy do pobrania. Zachęcam do mojej bazy mailowej, żeby się zapisać, gdyż niedługo będzie, myślę, że piękna niespodzianka dla tych osób, które są właśnie w tej bazie. Pozdrawiam, cześć!